Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Omen, a dzisiaj odpowiem na pytania, które dałem wam możliwość zadać, tak chyba to mogę powiedzieć. Ostatnio powiedziałem, że zrobię Q&A i w ostatnim dniu tego roku chciałbym na te pytania odpowiedzieć. Pytania będą pojawiać się na ekranie w różnych jego miejscach i ja będę sobie je czytać i będę na nie po kolei odpowiadać. Pytanie numer 1. Tutaj. Klasa pierwsza C zapytała: Object 140 czy T62A lepszy i dlaczego? Nie mam pojęcia. Z tego co słyszałem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Medami gram tyle co obiektem 907, bardzo mi się on podoba. Także jeśli masz możliwość, to obiektem, bo z tego co słyszę, jest naprawdę bardzo fajny. Jeśli możliwości nie masz, to nie mam pojęcia, jaki med jest lepszy. Pytanie do Lucka, bo on lubi radzieckie medy, więc on pewnie powie. Pytanie następne. Co myślisz o charytatywnej akcji Jacoba, Lacha, Kamyka i Adzioka? Julcio, powiem ci szczerze, niesamowita akcja. To wydaje mi się, że to ty mi ją podesłałeś w grze i dzięki tobie o niej się dowiedziałem. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Jestem zdumiony tym, jak to fajnie wyszło, tak jak sami autorzy, z tego co widziałem. Niemniej, jeśli ktoś z was nie wie, ogólnie chodziło o to, że ci czterej panowie robili przez kilka dni bez przerwy, po prostu non-stop streamy i dochód, który raczej po prostu powiedzieli, że wszystko to, co widzowie wpłacą, to oni przekażą na dom dziecka. I wstępne szacunki były takie, że jak im się tam uda zrobić 1000 zł, to będzie super. Dyrektor ośrodka powiedział, że jak będzie 500, to się będą cieszyć bardzo, a chłopaki uzbierali ponad 60 tysięcy. Także naprawdę tam gruba kasa była grana i niesamowicie, bo tam się nawet youtuberzy najwięksi włączyli w to, z tego co wiem, to Isamu wpłacił, Rock wpłacił, Gimper, Rojo chyba, także naprawdę mnóstwo największych youtuberów polskich płaciło również swoje. Także organizator, czyli Jacob, nawet był jakiś tam mały artykuł na temat o tej całej akcji. Naprawdę super, super akcja i bardzo chciałbym ją powtórzyć na przykład w przyszłym roku dla czołgów. Wiem, że to będzie małpowanie, ale cel jest szczytny, także nie ma co się wstydzić i myślę, że naprawdę takie coś warto wspierać i warto po prostu powtarzać. Także ode mnie bardzo wielka okejka, super sprawa. Nawet powiedziałem o tym mamie, która lubi tak słyszeć, co się dzieje w takich internetowych właśnie meandrach i powiedziała, że naprawdę jakby pomysły ludzi i ich ogromne serca są niesamowite. Bardzo się to spodobało i naprawdę podziwiała, że chłopaki siedzieli po 24 godziny przed kompami czy przed konsolami tylko po to, żeby pozbierać po prostu kasę dla dzieciaków. Także naprawdę super, super sprawa. Pytanie następne. Do jakich czołgów dążysz w najbliższym czasie? Jakie chciałbyś sprzedać w garażu? Wiesz co, Like a Tank, teraz powoli robię, bardzo powoli robię ISA trzeciego. Zacząłem ekspić artylerię również radziecką, więc cześć kot. Macie kota przy okazji. Zacząłem ekspić S51, także również arty radzieckie. Także to jest mój plan na najbliższy czas, czyli w pierwszej kolejności artyleria radziecka, docelowo obiekt 261, a potem pewnie i z trzeci. Twój ulubiony czołg Max 3. Wiesz co, bardzo lubię FV304. Wbrew pozorom, mimo że na początku bardzo na niego hejtowałem, to konkurent GC również sprawia mi dużo przyjemności za sprawą swojej alfy i ogromnego splash. I teraz naprawdę od niedawna obiekt 907, naprawdę bardzo fajny med, takie warzywo jak ja, czołgowe, naprawdę mnie się bardzo fajnie na nim gra, także bardzo go polubiłem. Jakie zwierzęta miałeś, masz? Wiesz co, miałem kiedyś psa sznocera średniaka, miał na imię Bingo. Wcześniej miałem również przygarniętego, ale dosłownie to było kilka, chyba 3 dni, również sznocer średniak, to przed Bingo. Jak się Bingo wzięło i zmarło, to po roku przerwy trafił do nas kot, którego pewnie widziałeś na filmie, albo nie, przepraszam, kota. Nie było z osobnego odcinka o Soto, moim kocie rasy rosyjski-niebieski. Po Sotku przyszedł Toro, czyli pies, to jest mieszanka posokowca z nie wiadomo czym, a potem doszedł Junior, czyli po prostu Buła, ten biało-czarny kot, a teraz mam tego, który jest na kolanach, czyli Flafa, swojego własnego. Dlaczego Omen? Wiesz co, to jest pytanie
które lubię, bo z nim się wiąże dłuższa historia. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam dokładnie, co było tym najpierwszym, ale genezą mojego niku są trzy. Pierwsze to chociażby The Prodigy, czyli z kapela, której słucham od czasów podstawówki. Oni mają piosenkę Omen, między innymi. Drugie to film. Bardzo lubię film, ale ten oryginalny Omen Horror, nie te remake'i nowe, które są bardziej brutalne niż straszne. Naprawdę ten pierwszy Omen szczerze bardzo polecam. Jeśli ktoś... Ja się szczerze mówiąc osobiście nie lubię bać filmów, nie lubię bać się na filmach, ale film Omen jest naprawdę bardzo fajny i bardzo mi się spodobał. Kolejna sprawa, książka Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana, jeśli dobrze pamiętam nazwiska. Dobry Omen, to również i tak jakoś wyszło. A w ogóle sama ksywka Omen wzięła się z Neverwinter Nights, kiedy trzeba było sobie zaprojektować postać i trzeba było jej nadać imię oraz nazwisko. Także wtedy sobie stworzyłem postać o imieniu Omen, a generator nazwisk wygenerował mi nazwisko dla postaci Sannarin. I tak, jeśli da się gdzieś wpisywać, to wpisuję Omen spacja Sannarin i taki między innymi również był mój pierwszy nick w WoCie, pisany ciurkiem małymi literami, ale potem zmieniłem na Mr. Omen. Następne. Kwi, kwi, chrum, chrum, kwi. Na to mam odpowiedź. Następne. Drogi Omenie, czy skupiaczka na artylerii faktycznie działa? To znaczy przy skupianiu załóżmy 10 sekund oszczędzam w ten sposób 1 sekundę skupiania. Szczerze wierzę, że tak. Jeśli by skupiaczka nie działała, to byłby to duży efekt placebo, ale zakładam, że skupiaczka działa. Trzeba po prostu przetestować ze stoperem w ręku na bitwie treningowej, poruszać celownikiem i zmierzyć jaka jest różnica. Ale to kwestia sprawdzenia. Ja wierzę, że działa. Ojej, dużo pytań. Kaiho Hunter. Czy uważasz, że warto na T-92 strzelać z AP? Wiesz co, słyszałem chociażby wczoraj, przedwczoraj od prezensa naszego artylerzysty klanowego, który ma doświadczenie, strzelanie z AP-ków na T-92 jest fajne o tyle, że jeśli się przebijesz, to naprawdę zadajesz koszmarne wartości obrażeń. Naprawdę można przeciwnika zaskoczyć front Mausa, front jak pancera S100, wbicie się za 1900 to na pewno trochę deprymuje. Niemniej podobno strzelanie z AP-ków no nie jest o tyle fajne, dlatego że po prostu rzadko trafiasz w cel. Najczęściej jakiś tam albo będzie ding śmieszny, albo w ogóle nie trafisz. Także to jest już, kiedy jesteś trafienia pewny, albo ewentualnie lubisz ryzyko i nie strzelasz z heleków, tylko walisz z apeków. Co myślisz o tej kampanii? Wiesz co, no ja byłem zwykłym graczem, także akurat tutaj przemyśleń wielkich nie mam. Starałem się stawiać na bitwy i wykonywać to, co do mnie należało. Wiem, że dużo pracy i dużo potu włożyli w to polowi i dowództwo, także myślę, że oni tutaj o wiele więcej potu stracili. Ja po prostu mówię, przychodziłem i klikałem i wystarczyło. Jak z Mariuszem? Widziałeś się z nim ostatnio? Wiesz co, nie widziałem się. Sprawa się z Mariuszem zakończyła tak, jak wam wspominałem. Przestał się odzywać, nie mamy z nim kontaktu. Trudno, bywa. Pomoc najwyraźniej nie była potrzebna, albo on jej nie docenił, mają gdzieś i już. Jaka jest według ciebie najlepsza i najgorsza arta? Wiesz co, no wszystkich nie mam, więc trudno mi się ustosunkować, czy jaka jest najlepsza. Na pewno 2.61 są tyle fajne, że szybko skupia, jest bardzo mobilny, jest celny. Conqueror GC ma bardzo fajne widełki i... No i to oczywiście Splash i Alfę. Wiesz co, no bardzo, raczej dla mnie, moje bardzo lubiłem i lubię wciąż FVA304, to powiedzmy, że on może być najlepszy. Najgorszy dla mnie Bishop i Crusader SP. Bishop, bo jest niemobilny, to jest po prostu wielki klocek na gąsienicach, który się prawie nie rusza. Crusader SP za jego specyficzną grę, jazdę do tyłu i działo topowe, które jest dość słabe, więc trzeba było na nim grać na działku słabszym. Czy jest możliwość gry z tobą w Plutonie? Wiesz co, rzadko. No, czasami jak tam mnie najdzie ochota, ktoś na przykład zapyta, Omen, zagramy coś, to ale to możemy, ale ogólnie jakoś tak najczęściej albo gram sam, bo lubię grać sam, albo gram z chłopakami z klanu i tyle, ale czemu nie? No, myślę, że raz na jakiś czas z widzem chętnie zagram.
Co według Ciebie Havok zmieni w grze? Na pewno zmieni doznania wizualne, że będziesz mógł sobie przejeżdżać elegancko przez murki, które można Cię składać. No i przede wszystkim możliwość destrukcji otoczenia. Nie całego, tak jak na przykład w grach typu Red Faction, gdzie można było dokładnie wszystko zniszczyć, łącznie ze ścianą najgrubszą. Niemniej, no, będzie można fajnie, na przykład, jeśli gość się schowa za budynkiem, który w tej chwili jest niezniszczalny, to będzie można spokojnie ten budynek po prostu zniszczyć, a nawet ten budynek na niego zwalić. Także będzie wesoło. Czy według ciebie czołg, jak według ciebie czołg V-ka, czy M60 V-kę? A, obiekt. Tyle. Sorry, że tak dużo, nie ma problemu. Pojawi się w tym roku znowu na Jemie. No nie w tym, nie w przyszłym, w 2015 pewnie miałeś na myśli. Chciałbym, postaram się być na Jemie. Także jeśli będzie okazja, to jak najbardziej. Głównie jest tak naprawdę kwestia tylko noclegu. Jeśli miałbym gdzie się w Katowicach przespać, nie płacąc majątku za hotel, to nie ukrywam, IEM, jak każda inna impreza typu PGA, bardzo chętnie przyjadę i po prostu tam będę. Także prawie na pewno bardzo bym chciał. O, tak powiem. Czym zajmujesz się zawodowo? Wiesz co, jestem typowym, jak to po studiach humanistycznych, jestem pracownikiem IT, działu IT, jestem IT specialist, to się tak ładnie nazywa, IT specialist. Zajmuję się po prostu helpdeskiem i pomagam użytkownikom z ich problemami z komputerem w dużej firmie. Czy usuniesz ten green screen, na którym ustawiasz tło, bo tylko szpeci? No właśnie, green screen jest tłem i teraz wydaje mi się, że jest całkiem dobrze, bo nie szpeci, nie ma, wydaje mi się, że nie ma na monitorze żadnych artefaktów, więc nie wydaje mi się, żeby szpecił. Także no nie usunę go, bo bez tego nie byłoby efektu, że jestem sam na tle ściany. A na przykład tak jak teraz, nie? Moja rączka wcześniej tam nieładnie wyglądała. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Jak zaczęła się Twoja historia z WOT-em? Na forum, tak jak już mówiłem, na forum komputerowym, na którym siedzę, tam założono temat o czołgach i zasugerowano, że to jest fajna gra i może ktoś chce spróbować. Także widząc, że tam chłopaki grają, też się dałem skusić i zacząłem grać w WOTA. Dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube? Wiesz co, bo była taka, może nie jakaś ogromna, ale mimo wszystko potrzeba, żeby w klanie ktoś się tym zajął, bo chcieliśmy promować markę PSQD. Ja szczerze mówiąc byłem ostatnim chętnym do robienia YouTube'a. Zupełnie nie widziałem siebie w roli osoby, która miałaby cokolwiek na YouTubie nagrywać, ale ja należę do osób, które jeśli odpowiednio długo nic się z tematem nie dzieje, to w końcu same biorą sprawę w swoje ręce i zacząłem się tym bawić. No i jakoś tak wyszło. Jak się nazywasz i ile masz lat? Mam na imię Bartosz. Nazwisko jeszcze dla siebie zachowam. Lat mam 28. Jaka była twoja pierwsza linia w WOT i czemu? Niemieckie artylerie. Znaczy, wiesz co, no jak taka w ogóle najpierwsza, to nie pamiętam, szczerze mówiąc, czym grałem. Grałem wszystkimi czołgami tych niskich poziomów i dziwiłem się, dlaczego, nie wiem, po prostu wyjeżdżam na środek pola i nagle ginę. Ale taką pierwszą, faktycznie, którą pamiętam, była linia niemiecki hard, bo stwierdziłem, że albo radzieckie arty, albo niemieckie do obu nacji jako takich. Nie mam przekonania. Los wybrał niemieckie i szczerze mówiąc, z perspektywy czasu chyba szkoda, bo tak miałbym dzisiaj obiekta 261, a GW się za bardzo do niczego nie przydało. A z drugiej strony GW bardzo lubiłem i zrobiłem na nim swoją pierwszą kompilację. Kim jest dla ciebie widz? Otóż, mój drogi, widz jest tym, co decyduje o tym, że jest sens robić kanał na YouTubie. No, nie powiem, że widz jest wszystkim nie widzę bez niego świata. Niemniej, no, widz stanowi podstawę, dla której filmy na YouTube się kręci. Ja bardzo lubię z wami rozmawiać, dyskutować. Lubię, jeśli wy lubicie moje filmy. Boli mnie, jeśli popełnię błąd, tak jak na przykład ostatnio chociażby z tym batchatem na Lakeville, za co zostałem dość mocno złajany w komentarzach. Ale to jest wasze zdanie i ja je jak najbardziej szanuję, dlatego jako widzowie macie pełne prawo do swoich opinii. I ja widzów traktuję, dopóki rozmowa jest w miarę merytoryczna, oczywiście nie każdy musi dysponować szeregiem argumentów, ale dopóki rozmowa nie opiera się na bzdurnych bluzgach bądź pisaniu ale idiota żal.pl, no to zawsze chętnie podyskutuję, zawsze chętnie poczytam, dlatego tacy widzowie są u mnie jak raczej bardzo mile widziani. Osoby, które
chcą tylko hejtować. Mam taką jedną osobę, która stwierdziła, że każdy film o artylerii będzie hejtować z powodu filmu o artylerii, to taką osobę po prostu zablokuję, bo ta osoba nie docenia mojej pracy, tylko wychodzi z założenia, że hejt jest fajny dla samego hejtu. Także tyle. Czy lubisz napoje związane z alkoholem? No tak, jak każdy dorosły człowiek, nie odmówię sobie alkoholu, za kołnierz nie wylewam, ale z drugiej strony też przyznaję, mam słabą głowę i piję, staram się pić umiarkowanie, także bardziej jakieś drinki, okej, to mi się podoba. Jeśli ktoś lubi albo nie zna, to szczerze polecam pomieszanie wódki cranberry ze Sprite'em. Dla mnie jest po prostu niesamowita. No i oczywiście miody pitne, tak? No to miody pitne to wiadomo, że bardzo lubię. Samą czyściochę tak walić pod ogórka to niekoniecznie. W jakim mieście mieszkasz? Stolica represent, czyli Warszawa. Czy będziesz szedł w nowe linie Bertoli, a jeśli tak, to przez Granta, Firefly'a, czy Archera i Achillesa? Wiesz co, nie kusi mnie. Multi trochę mnie tam jakby zachęcił do zrobienia tego ósmego tieru. On jest podobno całkiem fajny, ale nie kusi mnie. Może jak zrobię FV-a Artylerię 3805, zrobię na nim asa pancernego i będę miał dwuperkową załogę, to pomyślę, co z tą załogą zrobić i może coś pokombinuję. Jeśli możesz, to odpisz na odpowiedź na wszystko. Proszę bardzo. Oh my goodness, dobra, będzie szybko. No więc, widzę, że moja sugestia zadziałała. Oto mój zestaw pytań. Skąd jesteś? Warszawa. Ile masz lat? 28. Intel czy AMD? Intel. Jak tam kociak? Fantastycznie. Byłeś bardziej wzorowym uczniem, czy wolałeś odłożyć na poprawy? Wiesz co, to będzie trochę dłużej. Uczniem byłem zawsze średnim. Jak to większość nauczycieli pewnie mówi o większości uczniów, jak to się ładnie mówi? Zdolny, ale leniwy. O, taki byłem zawsze, zdolny, ale leniwy. Nie, no byłem uczniem trójkowo-czwórkowym. Chociaż pochwalę się, że gimnazjum skończyłem jako jedyny w klasie, nie mając ani jednej trójki, co dla mnie humanisty zdeklarowanego było dużym sukcesem, bo to się wiązało z tym, że musiałem mieć czwórkę z matematyki, chemii, fizyki. Z biologii było spoko, bo to akurat byłem dobry z biologii. Także wszystko to były czwórki i reszt było, miałem 10 czwórek i 5 piątek, także to pamiętam do dzisiaj. Łącznie z polskim, jako jedyny w klasie miałem czwórkę z polskiego. Pani polonistka Ewa Rudnicka, jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią polonistkę z gimnazjum. Była straszną kosą, ale doceniała mój zapał i moje chęci starania przez całą edukację. Także w gimnazjum jako jedyny skończyłem trzecią klasę gimnazjum z czwórką u nas w klasie. W liceum, znaczy nigdy nie byłem zagrożony z niczego, nigdy nie miałem żadnej dwójki, oprócz czasu liceum i to było najlepsze, czasów ostatniej licealnej klasy maturalnej. Mimo że to jest taki właśnie paradoks, mimo że jestem humanistą, to zdawałem maturę z chemii, bo nie widziałem się w ogóle na maturze z historii, bo jestem noga z historii. Także wybrałem sobie mniejszy, była albo biologia, albo chemia, więc idąc za jakby tropem mniejszego zła, wybrałem sobie chemię i w pierwszym semestrze ostatniej klasy liceum miałem z chemii dwóje na półrocze, a za parę miesięcy miałem mieć maturę z tego, także było niewesoło, bo drugą liceum kończyłem z piątką. Naprawdę taką bardzo mocną piątką z chemii, pani była zdumiona, a potem po prostu miałem przez taki pół roku, może z tej strony będzie lepiej, taki elegancki zjazd, bo skończyłem semestr na dwój, rok skończyłem ledwo z trójką, także było niewesoło, ale maturę zdałem, podstawę na 70 kilka procent, rozszerzenie na 30 chyba 3, także dla mnie rewelacja. Zdałeś egzamin zawodowy? Tak jest, zdałem. W czasie studiów studiowałem i równocześnie w czasie 4 i 5 roku robiłem szkołę policjalną, informatyczną, także zdałem egzamin zawodowy i magisterkę. Lubisz to, co robisz? Tak, wiesz co, lubię, bo poniekąd muszę, bo dla osoby z moim wykształceniem pracy jest niewiele, ale tak, praca z kompami, a szczególnie z ludźmi, jest tym, co lubię robić i również właśnie jakby chęć kontaktu z ludźmi przełożyła się na moje jakby, no,
Start z YouTube'em był bardziej przypadkiem niż jakby efektem moich planów. Niemniej, kiedy zobaczyłem, że to zaczyna działać, stwierdziłem, że to jest bardzo fajne i właśnie kontakt z Wami jest tak jakby przedłużeniem naturalnej chęci do kontaktu z ludźmi w pracy. Jak to się stało, że dołączyłeś do Paskudów? Wiesz co, byłem wtedy w PSZN, czyli Polskie Szwadrony Szturmowe Dywizja Północna i któryś chyba z PSZ-ów powiedział, że ma takiego znajomego w klanie i tam zaproś go do... A nie, to była wtedy jakaś była kompania. Chłopaki grali na ósemkach i ten właśnie kolega z PSZ-ów mówi, że tam... No zaprosi taki gościu do tej kompanii, grasz na arcie, bo im się arta przyda. I to był bardzo wczesny etap rozwoju PSQD, to był dosłownie pierwszych kilkanaście dni istnienia tego klanu, wtedy było chyba około 30 osób. No i Chopper, jak tam się jakoś tak zgadało, Chopper stwierdził, no to przyjdź do nas. No i stwierdziłem, że czemu nie, mimo że w PSZ-ach było nawet nieźle, stwierdziłem, że dam szansę temu tworowi, jakim są paskudy. Uparłem się, że nie dołączę wcześniej niż 1 maja, bo chciałem mieć ładną, okrągłą datę. Mogłem dołączyć już chyba 20, zdaje się, 6 albo 7 kwietnia, dlatego miałbym jeszcze więcej dni w tym i byłem chyba w tej chwili drugim pod względem stażu graczem w PSQD, a nie trzecim. Niemniej postanowiłem, że 1 maja coś było, jakby coś było w tej całej sytuacji z PSQD, że stwierdziłem, że tutaj się musi z tym wiązać jakby okrągła data, do której bardzo lubię, jak pewnie wiecie, i tak wyszło. Nagrasz kiedyś Pluton z VDR-em? Tak, nagram, mamy to w planach, mieliśmy już to nagrać to wcześniej, ale VDR o mnie... Ty niedobry, ty VDR-ze. VDR o mnie zapomniał i mamy teraz w planach... nagrać, także spoko. Miałeś kiedyś jakiś przypał, z którego dziś się śmiejesz? Opowiedz. O Jezu, to miało być krótkie Q&A, a dopiero jesteśmy w połowie. O, dobra, będzie długo. Wiesz co, na pewno jest kilka przypałów, chociażby z czasów gimnazjalnych, kiedy razem tam z kolegą mieliśmy, raczej powiem tak, z ręką na sercu mówię, nigdy nie byłem jakby pomysłodawcą i inicjatorem jakiejś akcji krzywej, która potem się niefajnie skończyła, a teraz się z niej śmieję. Zawsze jakby byłem tam zaangażowany przez kogoś albo jakby zarażony ideą przez kogoś. Także no wyszło z... Jak już szczerze mówiąc teraz nie pamiętam dokładnie przebiegu, ale na pewno to było gimnazjum, na pewno z historii, na pewno pani Majewska, także przepraszam. Było coś albo z klasówkami, albo z dziennikiem granego. Generalnie skończyło się tak, że mnie, prowodyrowi całej akcji i jeszcze jednej osobie groziło wywalenie ze szkoły. Także było ciepło. Skończyło się na naganie chyba ustnej i pisemnej, ale bez wpisu do akt. Także no... Szczerze, nie śmieję się z tego. Nie, wtedy nie było fajnie. Przypał inny był taki, że z kolegą dziabnęliśmy karbid, chyba się nazywa ta substancja, i wrzuciliśmy do, znaczy kolega wrzucił do sedesu, ale to była taka większa kostka karbidu. I mówi, zobacz, jak się fajnie kręci. No i głupi Bartuś się pochylił i w tym momencie karbid po prostu wybuchł i odłamek karbidu spadł mi, znaczy ja po prostu odruchowo zamknąłem oczy i to mi, szczerze, to mi chyba uratowało oko. Bo karbid mi spadł na zamkniętą już powiekę, a karbid w połączeniu z wodą robi się bardzo gorący i wydziela również dym i zapach, tak? Ale to właśnie się dzieje w kontakcie z wodą, więc jak to zaczęło mi palić praktycznie powiekę, parzyć, jak chciałem to przemyć, to znowu przy kontakcie z wodą z kranu zaczęło mi jeszcze bardziej parzyć i skończyło się tym, że miałem taką na prawym oku taki ogromny strób i po chyba około 2 tygodniach ten strób jak się zasklepił, to chodziłem mniej więcej z takim okiem i taką wielką tutaj zasklepioną raną i to oko było cały czas lekko, raczej mocno przymknięte, bo ten strób był twardy i szczerze to też nie było śmieszne, bo naprawdę mogłem stracić oko. Gdybym tego oka nie zamknął, to pewnie zaczęłoby mi palić po prostu gałkę oczną. Także wesoło nie było. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Jakiś jeszcze przypał? Chyba już nie. A, wiem, z tego się śmieję. O, to było dobre na studiach. Egzamin jeden. Profesor dał nam, jak to często na studiach bywa, zagadnienia. Kurde, muszę sobie ten pokazywać, bo tu jest pytanie. Dał nam zagadnienia na kartce.
i powiedział, że po prostu te zagadnienia dokładnie one będą. Tam powiedzmy tych zagadnień było tam załóżmy 30 albo 40, on wybierał z tego 2 czy 3 i on je pytał. No i można, oczywiście można się nauczyć wszystkiego na pamięć, niemniej jest trudno nauczyć się wszystkiego, bo to były takie bardzo ogólne zagadnienia, więc nauczenie się dokładnie na temat 40 ogólnych zagadnień to jest naprawdę połowa książki albo i więcej. Także pamiętam, była ta kartka z tymi zagadnieniami i z tą kartką można było wejść. Ja tam się trochę nauczyłem, a to był akurat egzamin, do którego, bo to było na pierwszym roku, nas zawsze straszono tym profesorem i tym egzaminem, że u niego dostać dobrą ocenę jest naprawdę jest trudno, a dostać piątkę jest prawie niemożliwie. A w ogóle to tak naprawdę łatwiej jest kobietom, bo profesor lubi, jak dziewczęta są ubrane w niebieskie spódnice, więc na start miał już łatwiej, faceci są traktowani troszkę gorzej. No i ja przed wejściem do sali dorwałem się do tych zagadnień kolegi, który przy każdym zagadnieniu napisał po trzy słowa klucze. I ja z tą kartką po prostu siadłem przed profesorem, dosłownie odległość była 2 metry, a profesor starszej daty, to była sesja letnia, pamiętam, więc okno otwarte i profesor tak pyta mnie, no tam powiedzmy, no to pan powie pytanie numer, nie wiem, 17. I tak on sobie usiadł, tak miał rozpięty, bo to ksiądz profesor, rozpięty kołnierzyk, taką koloratkę zwisającą, i tak sobie usiadł i tak zamknął oczy. Ja tak, tak patrzę jednym okiem na tę kartkę, nie? Tak po chamsku, znaczy ona oczywiście była nisko, ale tak patrzę jednym okiem na kartkę i tak mówię mu to coś. I tak znowu patrzę na kartkę i tak mówię mu coś. A on tak siedzi i tak, no dobrze, dobrze, a jakby tak pan to powiedział swoimi słowami? Ja w tym momencie zbladłem, bo wydawało mi się, że mówię swoimi słowami. Niemniej to, co powiedziałem, strawestowałem, czyli po prostu przeinaczyłem to samo, co powiedziałem. I ksiądz mówi, no dobrze, dobrze, no to następny, bo wchodziliśmy we trzech. Mieliśmy naprawdę takiego jednego kolegę, który był bardzo mocny z tego przedmiotu i wydawało mi się, że jak ja zdam, to będzie super, on to w ogóle luz i bez problemu. Skończyło się na tym, że drugi kolega, który był, wydaje mi się, najsłabszy z naszej grupy, również jakoś tam odpowiedział, a ten najlepszy zaczął się w ogóle jąkać, dukać, zrobiło mu się gorąco, widać po prostu było, że czerwona twarz, bo brakowało mu jednego słowa i krążył wokół tematu i cały czas profesor go jakby tak namawiał do odpowiedzi, żeby to słowo jedno usłyszeć, a on nie mógł tego usłyszeć. Przez co gość po prostu, no mówię, zrobiło mu się gorąco, spalił cegłę i nie mógł. I ksiądz mówi potem, no to panowie dajcie indeksy. On zabrał nam indeksy, wpisał ocenę i nam je oddał. Wychodzimy na korytarz i tak. Najsłabszy kolega 5, ja 5, a najmocniejszy 3. Także śmiechłem. Dobra, następne pytanie, nie ma co przedłużać. Golisz faję żyletką? Wybacz, musiałem. Nie golę maszynką, żyletką tylko uzupełniam, żeby było na gładko. Tyle. Co powiesz o 121? Wiem, że jesteś odarta, ale chociaż z obserwacji. Nie mam bladego pojęcia. Wiem, że taki czołg jest i tyle. Jak oceniasz nową godzillę 9.5? Wolniejsza. Po kilku grach zauważam, że jest faktycznie wolniejsza, ale trochę więcej dinguje. Naprawdę. Te policzki takie płucołowate. Zrobiło mu się troszkę twardsze, to fakt. On ma tam, dostał buffa do pancerza, dzięki czemu faktycznie można troszkę już sideskrapować i ustawiać bok wieży. I czołgi się dingują, także fajnie. Ale no, zrobił się bardziej mułowaty. Jak sądzisz, czy wejdą chińskie lub japońskie artylerie? Wiesz co, chciałbym. Naprawdę chciałem się przekonać. Oczywiście te arty, tak naprawdę chyba najbardziej historyczne są artylerie amerykańskie, bo Amerykańcy mieli tendencję do, jeśli coś wymyślili, to prawie na pewno to zrobili. Także M40, M53 i T92 były, to są historyczne pojazdy, także fajnie. Conqueror GC nie mam pojęcia, FV304 pewnie też jest tylko prototypem. Chciałbym zobaczyć, jeśli Japończycy i Chińczycy mieli artylerię, chciałbym je zobaczyć. Czy wejdą? Nie mam pojęcia. Muszą mieć na pewno, Wargaming musi mieć całą linię, nie może na przykład zrobić nagle od 8 tieru meda chińskiego nagle od nogę do 2 poziomów art. Także no nie, tak. Jeśli mają, to super. Czy sądzisz, że T54 jest OP?
Nie mam pojęcia. Czy jest spora różnica pomiędzy normalnymi HE na CGC a goldowymi pestkami? Chodzi mi o to, jak często przebijają itd. Z tego, co oglądałem z twoich filmów, z golda przyjemnie się strzela, a nie chciałbym za każdą bitwę tracić sporo kredytów na zapestki. Nie ma różnicy w penetracji, jest różnica w splashu. Ja się kasą nie przejmuję, mam jej 15 milionów, dlatego strzelam z goldowych heków, bo się fajnie wyciąga przeciwników, nawet gdy stoi za kamieniem. A ja strzelam obok kamienia. Także taka jest różnica. Czy zapuścisz brodę dla ojczyzny? No, oczywiście. Wiesz co, ja go ogólnie strasznie wolno zarastam, także myślę, że żeby u mnie było coś zauważonego, tak jak teraz tutaj... Widać coś w ogóle? No coś tam widać, no. No, ale nie zarosnę, tak jak mąż mojej kuzynki, który po prostu w ciągu 2 miesięcy wygląda jak Jezus. Jest cały idealnie tutaj zarośnięty, także myślę, że to taka fanaberia i niedługo zgolę. Tyle. Długie. Czy myślałeś kiedykolwiek o tym, że możesz osiągnąć coś więcej niż tylko drobne pieniążki z monetyzacji YouTube? Wiesz co, no, włączyłem monetyzację po to, żeby się przekonać, czy mi się uda. Jestem na progu pierwszej wypłaty, także jeśli ona dojdzie do skutku, no to super, ale wciąż za mało jest stałych widzów, żeby myśleć o realnych pieniądzach jako źródle dochodu. Teraz to jest bardziej jako... Dzisiaj zamówiłem sobie nową kartę graficzną. Zapłacę za nią jakąś tam kasę. I jak dostanę pieniądze z YouTube'a, no to będzie super, bo tak naprawdę ten wydatek mi się po części zwróci. Więc to jest... na razie to są drobne. Czy kiedykolwiek byłoby super? I drugie pytanko. Czy sądzisz, że młodzi my jesteśmy rozrzutni? Mam na myśli pieniądze, chciałbym poznać twoje zdanie na ten temat. Część tak, na pewno część żyje... z dnia na dzień, nie przejmując się tym, co przyniesie jutro i myśląc, że rodzice będą, jeśli nie zawsze, to jeszcze długo, że im pomagać. Ja szczerze mówiąc, akurat nad tym pytaniem myślałem trochę i tutaj też mam anegdotki odnośnie tego, bowiem ja zawsze byłem osobą, która, tak jak pewnie też widzicie w WOT-ie, u mnie jest to konto, stan na przykład srebra jest bardzo duży. Dlaczego? Nie dlatego, że... jestem aż tak dobrym graczem i zarabiam po prostu miliony, tylko dlatego, że ja lubię często zbierać rzeczy dla faktu ich zbierania. Lubię mieć srebro w WOT-ie, dlatego że lubię mieć dużo srebra w WOT-ie. Też na przykład lubiłem zbierać kasę dla faktu posiadania kasy prawdziwej, tak jak byłem mniejszy. Teraz zresztą też. Potem oczywiście przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już masz tych pieniędzy na tyle dużo, że możesz sobie coś kupić fajnego za to. Także ja nie, na przykład jak jeździłem na kolonie, miałem taką z rodzicami umowę, że rodzice mi dawali tam powiedzmy 120 zł na 2 tygodnie kolonii jako moje kieszonkowe na wyjazd, kiedy mogłem z tą kasą zrobić co chciałem. Ja prawie zawsze z kolonii wracam mając minimum połowę tych pieniędzy, bo nie kupowałem sobie ani chipsów, ani coli, ani słodyczy, ani durnych gadżetów, które potem tak się wyrzucało. To były najczęściej pamiątki dla rodziców i rodziny, jakieś tam z gór, no to wiadomo, tam ciupaga, kapelusz, cokolwiek z nadmorza, jakieś bursztyny czy inne pierdoły. Drobnice dla siebie i poza tym po prostu chomikowałem. Jedzenie zawsze było, tak? Śniadanie, obiad, kolacja. Więc dokarmiać się rzadko musiałem. I po prostu zbierałem, a rodzice jakby, jeśli mi dali pieniądze na wyjazd, to oni nie oczekiwali zwrotu tej kwoty. Więc jeśli zaoszczędziłem sobie 10 zł, to 10 zł było moje. Jeśli przyjechałem ze 100, to 100 była moja. Także ja... nie zostałem wychowany w takiej manierze chomikowania pieniędzy, ale jakby to przychodzi dla mnie naturalnie, że sobie zbieram, dlatego też na przykład mając niecałe 30 lat mogę pozwolić sobie na może nie całościowy zakup mieszkania, niemniej na samodzielny, tak? Byłem na tyle, ostatnio powiedział mi właśnie ten mąż kuzynki, który tak zarósł, tak jak Jezus, powiedział mi przy okazji życzeń wigilijnych, że naprawdę to jest coś. Będąc w moim wieku, w takiej sytuacji jak ja jestem, naprawdę kupić sobie samodzielnie mieszkanie, to jest mimo wszystko osiągnięcie. Także ja tego nie postrzegam jako jakiś mój, matko, wielki sukces. Postrzegam to bardziej w kategoriach rzeczy, która powinna się była stać. Tak mimo wszystko, mając tych lat na karku 28, powinienem się usamodzielnić. Także wychodząc po prostu z tego założenia, tak zrobiłem i tak się stało. A jeśli to nie stanowi problemu, jak mieszkasz w Warszawie, w jakiej dzielnicy? Aktualnie Praga Południe. Jak jest twój ulubiony czołg, jeśli nie bierzemy pod uwagę art?
Fajnie mi się gra 122-44. Nawet niezły tank. No przecież KW2. KW2. KW2 naprawdę jest fantastyczny. Dlaczego Mr. Omen? To nie jest pytanie dlaczego Omen, więc odpowiem krótko. Było Omen Sannarin, tak jak mówiłem. Ale stwierdziłem, że jak tam zaczął się kanał YouTube'owy rozwijać powolutku, byłoby trudno być jakoś tam rozpoznawany, mając taki nick jak Omen Sannarin. Więc pomyślałem sobie, że zmienię sobie na coś związanego z Omenem. Oczywiście Omen jest zajęte przez gracza, który nigdy nawet jednej gry nie rozegrał, także nie mogę być Omenem. Kombinując z nickami, był plan, żeby się nazwać po prostu Omen w ten sposób. Po prostu Omen albo Omen San jako skrót od Omen Sannarin. Różne były wersje, ale z głupia Francji zobaczyłem, czy jest wolny Mr. Omen i było. Także sukces i jestem Mr. Omenem. Dlaczego PSQD? Powiedziałem wcześniej, dałem szansę temu klanowi, spodobała mi się jakby inicjatywa psychoskładu. Przekonał mnie do siebie NBW, więc dlatego teraz tutaj ta rączka, NBW, pozdrawiam. Podobało mi się też podejście Chopera, naszego polowego swego czasu, który miał bardzo fajny sposób prowadzenia bitew drużynowych. Morda w kubeł, rób swoje i się nie odzywasz. Mnie do mnie to przemawiało, nie lubiłem zbędnego gadania i pieprzenia w czasie gier. Także to po prostu mnie przekonało. Ile Omen ma lat? 28. Samotny, niesamotny? Samotny. Że pracuje, to wiemy. Hobby. Wiesz co? Czytam na potęgę, czy czytałem na potęgę książek. Teraz się przerzuciłem na oglądanie filmów, także lubię sobie obejrzeć filmy. Ale książki naprawdę codziennie przez lata całe jeździłem z książką w plecaku. Od jakiegoś czasu z e-bookiem w kieszeni, także książki po prostu połykam. Saga Endera nie tylko jest grą Endera, ale również całą ogromną sagą Dzieci Endera, Mówca Umarłych. Kilka innych książek przeczytałem, całą sagę Endera. Naprawdę mnóstwo. Bardzo lubiłem swego czasu właśnie w czasach gimnazjalnych fantasy. Sagę Dawida Eddingsa, Dawida Gemela. To się mówi, że jest takie fantasy dla gimbazy trochę. Ale naprawdę to, ja naprawdę powiem wam szczerze, sagę Dawida Eddingsa. Najpierw to jest saga, teraz nie pamiętam, uciekła mi. Druga to jest saga Świetlistych, ale pierwsza to jest już ogólnie o rycerzu Sparhawku, który szuka klejnotu. Naprawdę jest kawał dobrego fantasy moim zdaniem. Plany na przyszłość, może jakaś akademia PSQD bądź akademia Clickersów. Wiesz co, teraz zupełnie przypadkiem od dzisiaj jestem w kontakcie z osobą, która stworzyła dla FTR-a poradnik o artylerii. Spodobał mi się to, zapytałem o to, czy mogę tego poradnika, z tego poradnika skorzystać i zrobić dla was film, tak jakby film będący poniekąd tłumaczeniem tego poradnika. Kolega się zgodził i też powiedział, że będzie kombinować nad kolejną częścią poradnika i szuka osób z doświadczeniem na artyleriach do jego współtworzenia, także teraz po cichutku coś tam działamy z tym człowiekiem, więc może właśnie będzie, może nie Akademia Clickersów, ale będzie coś dla osób, które chcą artylerią grać. I to chyba tyle, trzymaj się wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, dla Ciebie PSQ Dekład. Dziękujemy bardzo i również dla Ciebie wesołego na nowy rok. Już kończymy moi drodzy, przedostatnie. Dlaczego poszedłeś za owczym pędem i pchasz się w te paskudne anglicyzmy? Tu się kolega Iowa odwołuje do sformułowania Q&A, a nie pytania odpowiedzi. Dlatego, że, mój drogi, angielski jest o tyle fajnym językiem, że ma mnóstwo tych właśnie skrótowców. Amerykanie, wydaje mi się, lubią skróty i często język polski jest właśnie o tyle uboższy, że żeby przetłumaczyć coś, co jakby się już zakorzeniło w świadomości i języku takim potocznym, coś angielskiego, trzeba zrobić tłumaczenie o wiele dłuższe. U nas się nie używa sformułowania P i O jako pytanie i odpowiedzi. Zaś samo pisanie na przykład na YouTubie sformułowania pytania i odpowiedzi, do tego jeszcze świąteczno-noworoczne pytania i odpowiedzi byłoby co najmniej długie, dlatego
Q&A. Każdy wie, czym jest Q&A w internecie. Jeśli ktoś robi filmik typu Q&A, to wiadomo, że będą pytania i będą odpowiedzi. Dlatego nie stronię od anglicyzmów. Czuję, że angielski jakoś tam znam. Lubię ewentualnie w tym języku się komunikować i lubię go właśnie za często bardzo skrótowe i zwarte wyrażanie jakiegoś tam sformułowania. Q&A jest tego przykładem. Także, a nie w naszym pięknym języku pytania odpowiedzi. Dlatego, że po prostu jest to zbyt długie i też troszkę tam wiem o tematach jakby backstage'owych YouTube'a, jak na przykład YouTube i Google ogólnie klasyfikuje treści, szuka, jak je pozycjonuje. Także Q&A jest o wiele lepiej widziane niż pytania i odpowiedzi. Co powoduje, że zamiast pisać i mówić w ojczystym języku, wszędzie wpychane są anglicyzmy? No dlatego właśnie, że czyli ja oczywiście bardzo bronię języka ojczystego i jakby ideą mojego kanału jest to, żeby wspierać bardzo poprawną mowę. Jeśli popełniam błędy, a na pewno to robię, to przepraszam. Wynikają one pewnie z szybkości mówienia. Niemniej staram się dobierać poprawnie końcówki, odpowiednio akcentować wyrazy, dbać o na przykład tę nogę, a nie tą nogę i o Jezu, po prostu unikam jak ognia, strasznie to denerwuje, mówienie om, czyli u mnie nie ma sformułowania tą nogą, tylko tą nogą, na litość Boga, no nogą, to ja mogę zadedykować kurde piosenkę, ale nogą to kopnąłem piłkę, albo ale też nie piłkę. Kurna, mój WF-ista mówił piłki. Nie, on mówił o. U niego nie było on, tylko było o. I na przykład kolega Maciej go lubił trollować, taki troll swego czasu. Mówił, panie profesorze, czym gramy? No piłko, piłko. Ale któro piłko? No to, no koszykowo. Albo nożno. Także to było takie, tego typu. Naprawdę nienawidzę słuchać dużo osób na manierę mówienia om. Om to ja robię przy stole, jak jem kotleta, robię om nomen, jak to mówi Domin, ewentualnie mówię, oczywiście odmienia się w polskim języku, jest odmiana, która, przy której jestem właśnie na przykład piłkom, tak, ale piłkom przez om na końcu to jest piłkom zadedykowany, piłkom, om, kilku piłkom, tak. Na przykład zadedykowano, albo o, dobra, lepiej, bo to głupi przykład. Widzą, tak? Tu jest różnica. Widz jako kilku widzą, tak? Ale nie, na litość nie widzą, jako na przykład, że ktoś widzi i oni widzą, a nie oni widzą. No, Jezus Maria. Dobra, rozgadałem się o tych polskich końcówkach i polskim języku, ale uwierzcie mi, naprawdę zostałem wychowany w ogromnym szacunku i jakby dużej presji językowej odnośnie języka polskiego i naprawdę jestem uczulony na błędne wypowiedzi, także staram się, żeby było poprawnie. Ups, miało być pytanie, a wyszły trzy. Nie szkodzi. Ostatnie, dlatego, właśnie, w ostatnim chciałem się zasłonić. Za co tak lubisz granie artylerią? Nie lubisz brać udziału w bezpośredniej walce? Ile masz lat? Lat mam 28, to już mówiłem. Za co lubisz granie artylerią? Wiesz co, lubię grać artylerią, dlatego że lubię czuć się potrzebny w każdym miejscu. Arta jest, oczywiście tutaj możecie hejtować do woli i możecie zobaczyć, jak ogromny hejt polał się na Tyrę, który właśnie stworzył ten poradnik o artylerii UFTR-a. Ogromny naprawdę hejt, łącznie z tym, że po chwilę po publikacji, to było chyba dosłownie kilkadziesiąt minut po publikacji tego materiału na FTR-ze, został zabity przez własnego drużynowego w randomie. Ludzie tak nienawidzą artylerii, że potrafią za poradnik po prostu teamkillować. Łącznie tam z tym, że jakieś tam niefajne wiadomości dostawał, także wy możecie mówić, że nie mam teraz racji w ogóle, to jest moja mrzonka, ale lubię czuć się potrzebny w każdym miejscu i lubię mieć świadomość, szczególnie na wysokich tierach, że mój strzał, jeśli trafi,
może w dużym stopniu przesądzić, a może nie przesądzić, tylko wspomóc bardzo drużynę. Jeśli na przykład dwa czołgi snajpią się z dwoma albo trzema czołgami, to one mają szansę na wygraną tak średnie albo niewielkie. A nagle taka jedna lodówa z nieba, jak to powiedział Lucjusz, może sprawić, że nagle te dwa czołgi zyskają ogromną przewagę, bo ja trafię gości i odbiorę po prostu dużo HP. Także lubię myśleć o artylerii i o sobie na artylerii jako myśleć o sobie, jako o osobie, która ma realny wpływ na losy w walce. Nie lubisz brać udziału w bezpośredniej walce? Wiesz co, od kiedy gram krótko, bo krótko, ale mimo wszystko gram obiektem 907, strasznie polubiłem, naprawdę. No, akcje czasami na niektórych mapach, kiedy walczysz po prostu w zbiorowisku kilku czołgów, nie wiem, pięciu, sześciu, tak naprawdę trzy z jednej, dwa z drugiej, albo cztery na trzy, tak naprawdę to jest fajne. I czujesz dynamizm. Nie dlatego, nie mówię tego dlatego, że nagle poczułem, że artyleria jest do dupy. Niemniej... naprawdę udało mi się polubić granie obiektem, który sprawił, że jakby zobaczyłem dynamizm rozgrywek w pierwszej linii. I teraz możecie powiedzieć, no i właśnie taki przychodzi taki ja i psuje swoim jednym strzałem taką rozgrywkę. No zdarza się. Ja szczerze mówiąc, dwa albo trzy dni temu miałem fajną serię bitew na tym obiekcie. Robiłem naprawdę fajne bitwy, graliśmy z Prezensem i jeszcze jednym kolegą z klanu Seriously. Naprawdę fajnie nam się grało. Potem stwierdziłem, zagram sobie jeszcze jedną bitwę. Rzuciło nas na kopalnię. Kap, ten prostszy, bo ma łatwiejszy wjazd na heala, mnóstwo medów, wygrana przy spokojna, bo mieliśmy paru fioletów, wjechałem na kapa i dostałem gonga od T9-2 za wszystko, czyli 2000 poszło po prostu jak psu w dupę. Sorry. No cóż, no zdarza się. Zdarza się, no ja raz tego gracza, on mnie raz, także no cóż, no wyjechałem niepotrzebnie, raczej odrobinkę się za bardzo wychyliłem, dostałem pestkę z nieba i poszedłem spać. Także to by konkludowało moje Q&A, wyszło koszmarnie długo, wyszło 46 minut, myślałem, że będzie o wiele szybciej, mam nadzieję, że wam się Q&A może teraz już zgaszę, podobało. Także moi drodzy, Q&A ukazało się, jak pewnie je oglądacie, to już je widzicie, ukazało się 31 stycznia. Także przy okazji pozwólcie mi życzyć sobie wszystkiego najlepszego na nowy rok, żeby na pewno był lepszy albo tak samo dobry jak rok poprzedni, żebyście mieli się jak najlepiej, żeby omijały was niepowodzenia, a przychodziły do was same pomyślności i jak najlepsze sytuacje. Więcej zrozumienia też może bym życzył niektórym, szczególnie tym, którzy mają wobec mnie dużo pretensji i obiekcji, nie jako do człowieka, ale jako do osoby, która gra artylerią. Fajnie byłoby zobaczyć choć jedną osobę, która mogłaby sobie tam pomyśleć, że może to było bez sensu aż tak bardzo po nim jeździć, jak po burej suce. Jeśli nie, trudno, no, do tej pory żyłem z hejtem, spodziewam się go dalej. Ojej, nie można wszystkim dogodzić. I cóż, na nowy rok chyba tyle, naprawdę, żebyście się mieli jak najlepiej. Jak to mówił mój kolega, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają być nieszczęśliwym, także nie, zupełnie szczerze, żebyście się mieli dobrze, żeby wam się układało wszystko, zdrowie żeby było, bo jak będzie zdrowie, to wszystko inne przyjdzie samo. Także to tyle, do następnego. Cześć!